Hej, witamy Was w nowym filmie pod tytułem Tak, czas dla siebie. Okej, to ja będę czytać pytania. Pierwsze pytanie, co czytasz i co oglądasz, gdy masz czas dla siebie? Ja jak na razie nic nie czytam, jeżeli mam czas dla siebie. No czasami to są jakieś gazety, jakieś takie kolorowe czasopisma. A jeżeli coś oglądam, to w sumie to, co leci w telewizji na bieżąco. No chyba, że znajdę sobie jakiś taki film w internecie, który jakoś zaciekawi mnie swoim tytułem albo opisem na jakichś stronach internetowych. I w sumie tyle, może jakieś seriale, chociaż teraz są wakacje, więc nie za bardzo coś leci w telewizji. Okej, to ja... Gdzie ja te książki sadziłam? Ja co czytam, jak mam czas? Co czytam? Historię myśli socjologicznej Szackiego. Nie no, żartuję, bez przesady. Teraz mamy wakacje. Tysiąc stron. Czytam najczęściej, jeśli już, to Kraszewskiego. Mam całą kolekcję tych książek, może nie całą, ale z, nie wiem, ze 30. Odziedziczyłam po babci w spadku. I robię te książki, to są stare książki, napisane taką starą polszczyzną. Ale lubię, są dość takie humorystyczne i lubię to czytać. To nie każdemu na pewno pasuje, takie stare... No takie stare tytuły i w ogóle to... To starszy język. Tak. Ale jest trochę historii i jak najbardziej okej. A jeśli chodzi o oglądanie czegoś, to na pewno jest Wspaniałe stulecie. Teraz lecą powtórki. Nie wiem jak to się stało, że ja coś takiego oglądam. W ogóle lubię filmy historyczne, takie kostiumowe. Ale no nie wiem, no uwielbiam to i oglądam, tak. I co oglądam jeszcze z filmów, to jakieś horrory, ale to tak już nawet tyle tego obejrzałam, że one mnie nawet już nie straszą. I to sobie tylko oglądam i nawet się śmieję, bo dla mnie zawsze jest ta sytuacja taka, jedziemy gdzieś, psuje nam się samochód, idziemy do las. Strasznego domu, takie czaśki tam pod domem, ale najgorszy dom, ale będę nie wiedział. Jak uciekamy na górę, nigdy z domku, tylko na górę. Nie. I mnie to śmieszy po prostu, już takie rzeczy. No i tyle. No YouTube'a na pewno oglądam. O, tak. To przede wszystkim ja tak samo. Tak. Że mamy czas, to nadrabiamy sobie. Tak, nadrabiamy. No, z tym czasem teraz to już jest... No, niby wakacje, a to praca i w ogóle. No, nadrabiamy filmiki na YouTube przede wszystkim, ja tak samo. Tak. Dobra, kolejne pytanie. Co nosisz, gdy masz czas dla siebie? Hashtag no bra. Ja noszę przede wszystkim dresy, jakieś takie luźniejsze koszulki, dresy, spodenki. I czasami na przykład jak nie muszę, to czasami się zdarza, jak nie muszę w ciągu dnia gdzieś wychodzić, to na przykład mam takie dni, że mogę pół dnia przechodzić w piżamie. Mam czasami takie dni, ale przede wszystkim to jest koszulka, dresy, spodenki czy coś takiego luźniejszego, żeby było wygodnie. Tak, coś takiego, takie podomki typowe, o, podomki i rano. Takie, że przychodzimy skądś, przebieramy się w te ciuchy i chodzimy po domu. Tak, i jeśli chodzi o piżamy, to rano, jak wstaję, mam wolne, czy właśnie siedzę w domu, to chodzę takie w półtora piżamy. Tak, to ja tak i samo. I później tak się przebieram. A jeśli chodzi o brak stanika, to na pewno w piżamie go nie noszę, a później to już... O, ja myślałam, że to ja mam tak tylko, ale nie jestem. Tak, kobiety chyba tak mają wszystkie. Dobra, jakich produktów używasz podczas czasu dla siebie? Ja jak mam jakoś tak więcej czasu, no przede wszystkim teraz to już są takie weekendy, ale używam przede wszystkim jakieś maseczki, na które nawet załóżmy nie mam czasu na tygodniu. Maseczki, czy to na twarz, czy to na włosy, no nie wiem, może jakieś takie peelingi częściej, jeżeli mam więcej wolnego czasu. To w sumie tyle. No my to jest tak, że w sumie jakoś tą pielęgnację mam ją taką, że cały czas to samo stosuję. I co? I na pewno może sobie posiedzę w wannie, o jak mam czas, to lubię posiedzieć w wannie, z jakąś tam maseczką na twarzy, na włosach. Jakoś to nasza wtedy pielęgnacja jest taka bogatsza, tak, wydaje mi się. Chociaż właśnie staram się, żeby tego tak nie zostawiać, że tam nie robię maseczki, bo staram się dwa razy w tygodniu robić peeling i tak dalej. Także no to się jakoś tym nie różni u mnie. Ulubiona świeca. Ja w sumie nie jestem jakimś takim świeczkomaniaczką. Nie. Jak mam to jakieś takie woski z Janki, bardziej takie owocowe, takie świeższe, ale że mnie jakoś ulubiono, to nie ma czegoś takiego. Nie jestem na was na pewno Pink Sans, on jest taki wakacyjny, fajny. A ostatnio mnie naleciało w ogóle na taki świąteczny, taką pomarańczę, taką na święta Bożego Narodzenia. Ale to też jest taki w miarę świeży, no bo to pomarańcza. Jakoś mi to skojarzyło z moim żelem.
pomarańczowy teraz. Następne pytanie to, jaki jest twój ulubiony lakier? Ja tutaj mam przy sobie, teraz, znaczy w tym miesiącu go często używam, to jest Miss Sporty Clubbing kolor, który podobno wysycha w minutę. Ale to jest podobno, jak się nałoży bardzo ciepłą warstwę, to może on wysnie w minutę. Jest to kolor 175, taki baby blue, może troszeczkę ciemniejszy niż baby blue, ale na lato przede wszystkim ja go nosiłam często na stopach. On bardzo ładnie wygląda na opalonych stopach w lecie. Lubię go. Okej, to ja mam tutaj nowości, moje piękne nowości. Hybrydowe lakiery z Semilaka i tutaj jest mięta i szary, takie, nie wiem czy to w ogóle widać. Szary, miętowy i no co tyle, no moje ulubione numery. To jest Mint 022 i Stylish Grey 105. O. Może bym walnę jakieś zdjęcie, bo to tutaj pokazać. To jest średnio. I tak, no moje nowości, no i tak naprawdę, no tutaj to już jest co innego, no, że nosisz to 2 tygodnie, więc no masz... To już co innego, wiadomo, niż zwykły lakier. No i tyle. Dobra, kolejne pytanie. Co pijesz, gdy masz czas dla siebie? Mi się wydaje, że to u mnie się niczym nie różni. Dokładnie. Czy gdy mam czas, czy nie mam czasu, może... Trudno nie mieć czasu na picie, czegokolwiek. No, ale jeżeli chodzi, załóżmy, o jakieś takie napoje, które wymagają większej ilości czasu do zrobienia, to nie wiem, czy to jest jakaś kawa, która składa się z jakiejś, nie wiem, czy mrożona, chociaż mrożoną też jest szybko zrobić, załóżmy teraz w lecie, ale mi się wydaje, że nie różni się niczym, czy to jest czas wolny, czy czas zajęty, czy no może nie zajęty, ale taki bardziej napięty. Mi to się kojarzy, wiesz co mi się kojarzy? Skojarzy mi się z zimą, takim czasem, kiedy bierzesz książkę, albo oglądasz film, wchodzisz pod kocki, takie kakaoko ciepłe. No to też. Tak, to na pewno jest na taki wolny czas, bo to mi się kakaoko kojarzy z takim kocykiem, taką zimą, kiedy przychodzisz... No wolny czas to jest taka zima bardziej, bo teraz jak jest lato, to mamy się, jakieś takie zajęcia. A to my coś zwiedzamy, coś robimy i to... Tego czasu jest troszkę mniej. Gdy masz ten czas dla siebie, i jak spędzasz go, czy poza domem go spędzasz? O, tak. Przede wszystkim właśnie poza domem, przynajmniej ja. Wiesz, tym bardziej w ładną pogodę, czy wakacje, które teraz mamy, no to... Ale to trudno określić, bo ten czas dla siebie, nie wiem, czy go określać jako sama ze sobą, czy z kimś, no bo teraz sama ze sobą, no to ja nie będę po mieście łazić, tak jak w sumie nie lubię. Chociaż na zakupy czasem lubię sama sobie pochodzić, ale tak to chyba, no tak z kimś, to pewnie tak, gdzieś tam lubię wyjść, ale tak sama ze sobą, to no nie wiem, no jakoś tak spacerować po parku, to... Nie, no nie wybieramy się na jakieś wycieczki, czy gdzieś nie wyjeżdżamy same po prostu jako jedna osoba. Wybieramy się bardziej albo z partnerem, albo nie wiem, z rodziną, czy po prostu no jakoś tak. Nie spędzamy bardziej tak samotnie. Okej, czy kiedykolwiek oglądałaś film sama w kinie? Nie, ja bardzo w ogóle dawno byłam w kinie, ja rzadko w ogóle chodzę do kina. Nie wiem czemu w sumie, jakoś tak nie lubię tłumów ludzi. Ja tak samo nienawidzę oglądać filmu, kiedy ktoś, nie wiem, ciamkiem jakimś popornym, szeleści. Śmieje się, kiedy coś nie jest śmieszne i tak siedzisz sobie, a przy tym ktoś za plecami. To takie jest słabe, nie lubię. To ja wolę sobie właśnie obejrzeć w domu, kiedy chcę to zasypować i tak dalej. Nie wychodzi do kina, tak jakby, a na pewno sama mi też nie poszło. Nie, ja też sama to... Ja w ogóle nie chodzę w większości do kina, a sama to chyba tym bardziej nie. Ja to w ogóle też się nie widzę tak samo w restauracji. Wiem, że ty tak chodzisz sobie tam sama i jeść coś, a ja to nie, ja muszę iść z kimś. Ale w sumie ja też lubię z kimś. Czasami jak się zdarzy samemu, no to okej, ale samemu też to. Czasami. Ulubiony sklep online. Ja jak zamawiam cokolwiek online, to jest Minty Shop. Może Ezebra. Ostatnio zamówiłam z H&M, ale to bardziej takie drogerie, przynajmniej u mnie internetowe. Tak, można powiedzieć, że o tak ogólnie powiedzmy Allegro, coś tam się coś zamawia. I to i tyle, raczej ja robię tak w masce. To podotykać, sprawdzić, zanim kupić. Tak, bo tak to trzeba się prześledzić, jak coś znajdę, wysyłam Agnieszce, Agnieszka ogląda, później szukam takich, nie wiem, swatchy czy coś, to takie jest... No, ciężko coś w ogóle określić. Dobra, czy mamy coś do dodania do tego? Wszystkiego. No chyba nie jest. W sumie to tyle. Takie
taki nas, że pytania zawarły po prostu wszystko to, co mogłyśmy powiedzieć na swój wolny czas. Nie spędzamy go jakoś wybitnie, ciekawie, bardziej na odpoczynku niż na... Odpoczynek, bo to jak nie uczenia, to praca i trzeba odpocząć. Czasami trzeba odpocząć po prostu. Jeżeli samotnie czy tam z kimś, tyle. No i dziękujemy Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się film. I do następnego. Hej!